Gratuluję niezwykle cennej nagrody. Co dla Ciebie znaczy ta nagroda? Czym dla Ciebie są media społecznościowe? No, dziękuję bardzo. Nie jest to statuetka piłkarza roku, co prawda, ale te social media cieszą, bo od jakiegoś czasu bawię się w to i to jest fajna sprawa. Jest to ogromne wyróżnienie, tak? No bo umówmy się. Nie spodziewałem się, że mogę być lepszy w czymś od Grzegorza Krychowiaka i Kamila Grosickiego niż tym, że jestem wyższy, a więc mówię, no jest to super sprawa. A skąd w ogóle fascynacja social mediami? Który z tych profili komunikacyjnych jest dla Ciebie, jest Twoim ulubionym? Facebook, Twitter, Instagram? Zdecydowanie Twitter na dzień dzisiejszy. Początki były ciężkie z tym Twitterem, bo raczej nie uczęszczałem na nim za często i on był założony, ale nie korzystałem z niego. Natomiast od pierwszego tweeta poszła lawina i trwa do dzisiaj i tak jak mówię, ja się fajnie tym bawię. Jest to dla mnie super odskocznia od treningów i nie mam zamiaru tego przerywać. Powiedz, jak Twoja relacja z Sonią Śledź? Czy jest tam dużo pikanterii? Wolałbym nic nie mówić. Sonia Śledź już ma dość tego, tych pytań, tych rozmów na temat Krzywego, a więc dajmy jej odpocząć, tym bardziej, że z tego co widziałem na Facebooku jest bardzo chora, ma straszną gorączkę podobno. Teraz? Tak, ale to nie wiem tylko ja, tylko jest to napisane na Facebooku, a więc... Czy kontaktujecie się prywatnie? No jakiś kontakt na pewno mamy, tak? Sonia jest bardzo atrakcyjną kobietą, bardzo inteligentną i można powiedzieć, że mamy ten kontakt, bo go mamy, no i to wszystko.